Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, jak co sobotę, jakąś książkę staram się Wam zachęcić Was do przeczytania. Dzisiejsza książka to taka książka wakacyjna, czyli taka nie do końca poważna, ale też nie do końca tylko i wyłącznie zabawowa. Zazwyczaj mam taką książkę gdzieś tam obok łóżka, bardziej taką właśnie relaksacyjną i bardziej poważną, a ta dzisiejsza jest taka pośrodku trochę. Hrabia Henryk Grzewuski, Pamiątki Soplicy. Taką książkę znalazłem za 5 zł w pewnej księgarni. Używaną. Vocatio wydało w Warszawie w 1997 roku. Jest to książka polskiego prawdziwego hrabiego. Jak się dowiedziałem z posłowia człowieka, który w pewnym sensie przekonał Adama Mickiewicza do napisania Pana Tadeusza, dlatego że przez 3 dni spotkali się na emigracji i właśnie hrabia Grzewuski opowiadał o polskich zaściankach, o polskich dworach, takie barwne historie i niewątpliwie to musiało zapłodnić wyobraźnię Adama Mickiewicza i skądinąd właśnie podobno sam Adam Mickiewicz zachęcił hrabiego Grzewuskiego do tego, by taką książkę napisał. Książka jest niby fikcją, bo sam Soplica tytułowy jest postacią fikcyjną, bo no właśnie nie jest to książka autobiograficzna. Natomiast tak naprawdę, kiedy się czyta tą książkę, to ona jest o prawdziwych wydarzeniach historycznych, może troszeczkę właśnie opisywanych przez osobę, która nie jest postacią historyczną, ale jednak taką postać jak najbardziej wpisującą się i charakterem i myślę, że tak naprawdę w dużej mierze opisującą jednak świat otrzyma samego autora Henryka Hrabiego Grzewuskiego. Książka o ostatnich czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej XVIII wieku. Książka, która mówi o czasach Konfederacji Barskiej, o czasach, można powiedzieć, takiej dojrzałej właśnie rzeczywistości tych wszystkich szlacheckich dworów, instytucji, koligacji, tej całej dynamiki, która gdzieś tam się pojawia w Panu Tadeuszu, ale która w Panu Tadeuszu jest mimo wszystko tłem do głównego wątku. Tutaj nie ma tak naprawdę głównego wątku, są opowiadania, które opowiadają o różnych ciekawych, barwnych postaciach, o różnych wydarzeniach. I powiem Wam jedną bardzo ciekawą, znaczy coś, co mnie bardzo urzekło w tej książce. Po pierwsze to jest styl barwny. Jest to taka książka, która właśnie należy do gawędy szlacheckiej. Myślę, że chyba jest jedną z najważniejszych pozycji w tym stylu, skądinąd stylu właśnie polskim. Urzekło mnie to, że naprawdę ten świat staje mi przed oczami. Staje mi przed oczami. Wiem, jaka Polska kiedyś była, wiem, jaka dzisiaj nie jest. Pojawia się jakaś tęsknota, pojawia się też jakieś pragnienie tego, żebyśmy się trochę bardziej na wschód wychylali. I pojawia się też pewna duma. Duma z tego, że taki konstrukt kiedyś jak Rzeczpospolita Polska istniał, w którym się czuli generalnie dosyć dobrze wszyscy. Konstrukt bardzo solidny, bo przy całym warcholstwie, które gdzieś tam jest opisane, jakimś pijaństwie, to jednak jest wielki szacunek dla prawa, jest wielki szacunek też dla pewnej estymy, dla pewnej godności, dla pewnej dumy szlacheckiej. I zachęcam Was wszystkich, którzy chcecie poznać, jaka była Polska szlachecka, właśnie z pierwszej ręki, do tego, by tą książkę Pamiątki Soplicy przeczytać. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że ta historia, która była w Twoich rękach i ta nasza historia również jest w Twoich rękach i daj nam czerpać jak najwięcej z tego, co było, żeby to, co nastąpi, było dobre, błogosławione przez Ciebie, ale też, Panie, było nasze, bo wierzę, że ta polskość również od Ciebie pochodzi. Z Bogiem i do zobaczenia prawdopodobnie za tydzień już po urlopie.